Tym razem omówimy moduł magazynowy, czyli gospodarkę materiałową. Na samej górze znajdują się dane podstawowe towaru, czyli kartoteka indeksu. Indeksami mogą być towary, wyroby gotowe, materiały eksploatacyjne i surowce. Zanim omówimy indeks, zobaczmy, co znajduje się w tym module. Jeżeli zamierzasz używać kodów kreskowych, możesz je zdefiniować tutaj. Wydruk dokumentów to funkcja dostępna również w innych modułach, służąca do wydruku większych partii dokumentów danego typu. Kolejna funkcja umożliwia zarządzanie lokalizacjami składowania w magazynach z podziałem na odpowiednie poziomy i określeniem ich właściwości. Zarządzanie materiałami pozwala między innymi kontrolować numery seryjne i numery partii, towary zastępcze, czyli zamienniki oraz numery katalogowo określonych partnerów handlowych, czy to odbiorców, czy dostawców. Transakcje magazynowe uwzględniają między innymi przyjęcia i wydania materiałów, przesunięcia międzymagazynowe czy inwentaryzację zapasów. Poniżej możesz ustawić cenniki dla wszystkich indeksów, określonych grup lub konkretnych partnerów biznesowych. Jest tu też funkcja kompletacja dostaw, pomocna w przygotowaniu wysyłek i wydań magazynowych oraz standardowo, jak w każdym module, zestaw raportów. Wróćmy ponownie do danych podstawowych towaru. Wyszukam przykładowy indeks. Zwróć uwagę na trzy pola w prawym górnym rogu. To tu określamy, czy dany indeks jest magazynowany, sprzedawany czy nabywany. Jeżeli checkbox sprzedaż nie byłby zaznaczony, nie mógłbyś umieścić go w zleceniu sprzedaży. Mogę również wybrać domyślny cennik i sprawdzić, jakie są ceny. Mam wprowadzone kilka rodzajów cenników. Ja wybiorę cennik sprzedaży standard. Na zakładce dane zaopatrzenia możemy wskazać preferowanego dostawcę. Jeżeli masz więcej dostawców danego towaru, naciśnij wielokropek, wybierz dostawców z listy lub dodaj, jeśli nie są wprowadzeni. Następnie ustaw dostawcę domyślnego. Tutaj możesz określić też parametry logistyczne. Określamy je również w danych sprzedaży. Zakładka danych magazynowych pokazuje aktualne informacje o stanach magazynowych i zapotrzebowaniu. W magazynie informacje o fizycznej ilości w magazynie, potwierdzone ilość, którą sprzedaliśmy wynikająca ze zleceń sprzedaży, zamówione ilość zamówiona u dostawców, ale jeszcze nie dostarczona, lub ilość na zleceniach produkcyjnych w przypadku wyrobów gotowych, które sam produkujesz. I dostępne, ilość dostępna do sprzedaży, obliczana poprzez dodanie ilości znajdujących się w magazynie i ilości zamówionych, a następnie odjęcie potwierdzonych, czyli zamówionych ilości. Kolejna zakładka to dane dotyczące planowania z informacjami takimi jak: czy indeks ma być uwzględniony w planowaniu MRP, metoda nabycia, kupowany czy produkowany, czy czas realizacji, aby móc obliczyć, ile czasu zajmie uzupełnienie towaru. Pozostałe pola obsługują proces planowania zapotrzebowania, czyli MRP. Dane produkcyjne zawierają informacje istotne dla indeksów produkowanych, czyli wyrobów gotowych. Jeśli jest zdefiniowane drzewo produktu, można je z tego miejsca otworzyć. Później jest podsumowanie z liczbą komponentów, zasobów i etapów marszruty. Można tu również wprowadzić koszt standardowy produkcji. Pozostałe zakładki to charakterystyki, gdzie możesz sklasyfikować dodatkowe cechy i używać ich, np. do raportowania,
mieć miejsce na uwagi i załączniki. Podsumowując, dane podstawowe towaru kontrolują sposób, w jaki zachowuje się towar czy produkt w procesach zakupu, sprzedaży, produkcji czy księgowości. W kolejnej części zajmiemy się przygotowaniem zamówienia zakupu.